Cześć, nazywam się Alicja Zęgota, mieszkam w Nowych Kiejkutach na Mazurach, prowadzę pracownię Zielono Noga. Na co dzień zajmuję się ceramiką i garncarstwem, a także prowadzeniem różnorodnych warsztatów rękodzielniczych, artystycznych i ekologicznych. Dzisiaj chciałam Wam zaprezentować warsztat robienia woskowych tabliczek zapachowych, które są bardzo modne w ostatnim czasie. Do wykonania takiej tabliczki potrzebny Wam będzie wosk sojowy, wosk pszczeli oraz alkohol cetylowy. Wosk pszczeli, jeśli chcecie, aby Wasze tabliczki były takie 100% naturalne, to warto kupić niebielony. Ja tutaj mam bielony, dzięki temu tabliczki są białe. I wosku sojowego i wosku pszczelego potrzebujemy po 50 gramów. W zestawach, które dla Was przygotowaliśmy, macie już odważoną dokładną ilość, także wystarczy, że rozpuścicie to w kąpieli wodnej. Na 100 gramów wosków dodajemy 5 gramów alkoholu cetylowego. Alkohol cetylowy jest rozpuszczalny w tłuszczach, także on też jest od razu wymieszany w Waszych zestawach. Opis tego, jak rozpuścić wosk w kąpieli wodnej, znajdziecie w pliku do pobrania z opisem warsztatu pod filmem. Ja nie rozpuszczam w kąpieli wodnej, ponieważ mam garnuszek, który służy mi tylko i wyłącznie do rozpuszczania wosków. Także w tej chwili wsypuję obydwa woski oraz alkohol cetylowy do rozpuszczenia. Dobrze jest też mieć jakąś drewnianą szpatułkę do zamieszania wosku w trakcie rozpuszczania. Musimy uważać, aby tego wosku nie przegrzać, nie zagotować, właściwie tylko i wyłącznie do momentu, kiedy wszystkie składniki się rozpuszczą i połączą. Do wykonania woskowych tabliczek zapachowych będzie Wam też potrzebna foremka silikonowa. To może być jakakolwiek foremka, którą macie w domu. Natomiast w zestawach, które dla Was przygotowaliśmy, takie specjalne foremki znajdziecie. A także olejek eteryczny. Najlepiej, żeby to był naturalny olejek eteryczny, a nie mieszanka zapachowa. Takie olejki też znajdziecie w swoich zestawach. Myślę, że bardzo fajnym elementem tych tabliczek jest susz roślinny. Tutaj mamy różne płatki kwiatów czy całe pąki kwiatowe, które zatapiamy w wosku i dzięki temu nasze tabliczki nie tylko pięknie pachną, ale również pięknie wyglądają. W momencie, kiedy wosk mamy już całkowicie rozpuszczony, wszystkie te składniki się połączyły z alkoholem cetylowym, zostawiamy na około 10-15 minut do delikatnego przestudzenia, a następnie dodajemy olejek eteryczny. Myślę, że na taką foremkę wystarczy około 10-15 kropli. Dzięki temu uzyskamy dość intensywny zapach naszej tabliczki. Takie tabliczki możecie wykorzystać do celów aromaterapeutycznych, dekoracyjnych. Taką tabliczkę możemy też powiesić w szafie, położyć w toalecie, żeby ładnie pachniało. Teraz dodajemy olejek eteryczny do rozpuszczonego wosku. Dobrze jest ten olejek wymieszać razem z woskiem. I zalewamy naszą foremkę. W momencie, kiedy zobaczycie, że na powierzchni wosku zaczyna tworzyć się taki biały kożuszek, możemy udekorować naszą tabliczkę zapachową suszem roślinnym. Ja tutaj dodałam zapachu różanego, olejku eterycznego z róży, więc wykorzystam pąki róży damasceńskiej do udekorowania tabliczki. W takiej postaci zostawiamy naszą woskową tabliczkę zapachową do zastygnięcia, najlepiej na około dobę. Następnego dnia możemy ją wyciągnąć z foremki i już używać.